Battleground, w którym jest mega dużo Demon Hunterów. I zobaczymy, kurde, wiecie co, z przyzwyczajenia tego Demon Huntera, bo dziś grałem praktycznie cały dzień nim. Zobaczę, że podwójny skok nie mogę zrobić. To jest trochę mylące. Ale zobaczcie, jak wygląda Battleground. Battleground wygląda tak, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy siedem Demon Hunterów na 15-osobowym Battlegroundzie, więc połowa gości, no jest 14 osób, połowa ludzi w naszym teamie to są Demon Hunterzy. Autentycznie. W hordzie zobaczcie, że mamy raz, dwa, trzy, ile, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No jest u nich trochę mniej, mamy Havoc, Vengeance, Havoc, Vengeance. Czyli mamy dwóch Vengeance, czyli dwóch tanków. Zobaczmy, czy tu mamy jakiś Havoc. Wszyscy Havoc! Ja pierdzielę. No nie mamy też Vengeance, Vengeance jest całkiem też mocny. Zobaczymy, jak będziemy sobie radzić tak naprawdę z tymi wszystkimi gośćmi. Natomiast jeżeli mamy cztery, o wiele, wiele przyjemniej gra mi się Rogue'iem niż Demon Hunterem w PvP. Jakby jedną z rzeczy, która jest problemem u Demon Huntera teraz tylko, bo na 110 jest mega zajebisty. Teraz brak talentów i brak wielu umiejętności, utility, on jest taki bardzo podstawowy. To jest tak podstawowa klasa, że bardziej podstawowa nie mogłaby być już chyba. Więc mówię. Rób grupę BG i pokażę ci, jak gra Demon Hunterem. Nie, Demon Hunter nie robi tyle obrażeń, żeby kurde zabić tego, żeby zabić healera, no chyba, że na odpałce. A więc jak macie resto druida, to sami nie zabijecie zawuja tego resto szamana. Skąd mam te shoulderki? Te shoulderki transmog jest z tego, z Ulduaru 25. No. Czy przetestuję Vengeance? No właśnie chciałem też ten Vengeance przetestować. Ten Vengeance wydaje się być fajniejszy, moim zdaniem. Znaczy ja chciałem ogólnie sobie tanka zrobić. Ja nie wiem, czy nie pójdziemy sobie na jakieś instancje po prostu potankować troszkę. Zobaczyć, jak ten tank po prostu, jak on działa. No, proszę bardzo, tu oni sobie jadą, a my jak tu się podzielimy. Mam jakiś gościa z grappling hookiem. Grappling hook moim zdaniem jest średniawy bardzo. Czy to jest Outlaw Rogue? Nie, to jest Deadly Poison, to jest, słuchajcie, Assassination Rogue. Z tym Assassination... Okej, zobaczymy. Jak tu sami Demon Hunterzy mi wyskoczą, to będzie śmiesznie. Na razie nie ma żadnych. Nikogo tu nie ma? Cóż to za sztuczki? Bez jaj, nikogo nie ma, wszyscy poszli na Lambermilla. Ale jest rozpierdol na Lambermillu, coś tak czuję. Dobra, bierzemy sobie buffa. W takim razie mamy teraz zwiększone obrażenia o 30%, ale dostajemy też trochę więcej obrażeń, to też jest trochę śmieszne. It's going to be fun. Patrzcie, milion Demon Hunterów i każdy się napieprza po pysku. Podejdźmy sobie tutaj, patrzcie, jakiś Demon Hunter tam czeka na mnie. Czeka na mnie Demon Hunter. To jest Vengeance, to jest, nie, to jest Havoc, słuchajcie. Havoc, czyli nic innego jak Spectre. Dobra, czekajcie, 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 ciekawe, czy mi się by udało. No. Wow, dostałem. I boom, i strzelamy do gościa. Ja się muszę oddalić sobie kamerkę, bo to jest masakra jakaś. Uuuuj, dostałem fira. I stun, i gościa zabijamy. Dobra, tego typa bym porobił bez żadnego problemu, szczerze mówiąc. O, tu jakiś biegnie Demon Hunter kolejny. Dzień dobry, panie Demon Hunterze, ja cię będę chciał zabić. O, albo może i tutaj, proszę bardzo. A weźmy tutaj, załóżmy mu w ten sposób. To jest jakiś rogue. Dobra, spadamy sobie stąd, słuchajcie. Uciekłem, uciekłem, dobra. Ktoś mnie tu uleczy. Na szczęście, więc przerolujmy tutaj to. Wejdziemy w tego priesta, słuchajcie. Raz. No kurde, i znowu ten rog we mnie. Okej, dobra, już tu wchodzą goście. Dobra, ja się zajmę tym priestem. Albo wiecie co, lecimy, słuchajcie. A nie, tu mnie porobił, kurde, patrzcie. Tu mnie porobił troszkę. Cwaniaczek, cwaniaczek, włączył sobie te mieczyki, on odbija teraz każdy mój czar. Zestunowałem typa, weźmy się napijmy. Dobra, porobione. Nie ma co, kurde, nie ma co.
Pobiegniemy sobie kawałeczek. Jest podobno addon, żeby zrobić kamera max distance, ale mi kamera max distance nie jest potrzebna. Ja nie lubię aż mieć tak, tak daleko kamery, szczerze mówiąc. Dobra, tu coś mamy, tu coś mamy. Musimy ten blacksmith przejąć z powrotem. Ewentualnie my się byśmy przeszli na stables, którzy jesteśmy niewidzialną klasą. No, mamy tu już jakiś cel. Muszę sobie przerulować. I boom, nie ma typa. Dobra, skupmy się, słuchajcie, na tym typie teraz. Dobra, proszę bardzo, damage. Nie wydropiliśmy rekina niestety, to jest najgorsze. Rekin to jest taki buff z mojego Roll the Bones, który daje 40% critical strike, co jest bardzo, ale to bardzo użyteczne. Dobra. Ej, co ten koleś robi? What the fuck? Ej, koleś podbiegł do flagi hordy i se poszedł. Co on odjebał? Ej, co to za rak? To jest jakiś Anubarak jakiś normalnie. Ja pierdyle, no nie wytrzymie. Koleś stał obok flagi i se poszedł. O mój drogi Boże, dobra, mam tu jakiś dim. O kurde, on mnie widzi! On mnie widzi! Jak on mnie widział? Zapomniałem, że on ten, że on może mnie widzieć. No to chodź ty, dobra, no to chodź, jak już walczymy, no to chodź. No już chodź, no. Ja cię kurde rozstrzelam tutaj, ziomek. Ja cię tu, ziomek, rozstrzelam. Twoim Demon Hunterem, stary, ty sam możesz kurde tutaj kurde mi kulki normalnie dotykać. Mamy dobrego buffa. A tu możemy sobie, słuchajcie, wejść w tego typa teraz. Upsa. No możesz go, czemu nie? Ja zaraz będę też właśnie szedł na inwazję. To za chwilę będę szedł na inwazję, ale nie. Ała, Marta, weź, bo ty mi obok oka normalnie tymi pazurami przeciąłeś. Dobra, uciekniemy sobie kawałeczek. Dobra, uciekamy w takim razie. Nothing to do here. Nothing to do here. Demon Hunterze leszcze. Nie, ja Demon Hunterów to ja będę tu robił, kurde, jak chcę. Patrzcie, takiego typa to ja sobie tu wezmę. Patrzcie, proszę bardzo, nawet nie muszę mieć full HP, słuchajcie. Bez full HP, patrzcie jak się robi, kurde, Demon Hunterków takich. O, wyszła nowa klasa, ja bardzo, bardzo bym chciał, kurde, pobrać super klasą. Up. Patrzcie, teraz sobie tak robimy. Ice Fury on tutaj rzucił. Co on tutaj rzuca? Uleczmy się. Czy co? I wejdźmy. Wejdźmy sobie w tego, jak. Jak już wchodzimy, no to wchodzimy tak. Boom. O kurde, dostałem charge totem, no to teraz. No to teraz mam przerąbane. Nie. Dobrze, mam go. Uff, nie miałem w ogóle HP. Outlaw Rogue jest tak obski i tak zarąbisty. I go porobi. No porobiłem tutaj typa i patrzcie, wchodzę tutaj w nich. Kurde, tego nie miałem 3 bazy. Ja cię. Teraz jedzmy sobie tutaj food i lecimy. Dajcie mi spokój, ja takich gości teraz jadam na śniadanie. Pamiętajcie, że ja wlazłem w gościa jak miałem 200 HP i go jeszcze zabiłem. To jest, słuchajcie, moc, to jest moc. Dobra. Psa. Ok, musimy jakoś trochę bardziej tutaj zgranie tutaj to zrobić, bo... Ale zapomniałem, że jako rogue oni mają tą umiejętność, żeby mnie sprawdzać, gdzie jestem i tak dalej. Dobra. Zostałeś stunan, nie wchodź w trapy, uważaj pod nogi. Co to jest za priest? To jest Discipline Priest albo Holy Priest.
Tak, to jest Discipline Priest, dobra. Wiesz, dobra. Przejmuj. Boże, jaka horda jest, kurde, super. Super horda. I wpakują się prosto na obronę tutaj, wow. Horda jest super, słuchajcie. Naprawdę, uwielbiam ich. Jak niektórzy tutaj grają, to szok. Rogue symulator gwałcenia, cały czas wchodzi w kogoś. No, wchodzi w kogoś, kurde, patrzcie, teraz tu przerwa. O, jakie buffy dostałem, o jaś, patrzcie, teraz tak. I teraz tak, i teraz ho. Tych dwóch gości bym zabił sam, szczerze mówiąc. Tak już teraz patrzę. Tak, słuchajcie, tak słaby jest Demon Hunter w PvP moim zdaniem, że normalnie ja tutaj sam mi gości porobię. Kurde, lecę po niego. W dupie cię mam, koleś. Ja cię, kurde, rozstrzelam w powietrzu, słuchajcie. Ja cię w powietrzu rozstrzelam, gnoju. Rozstrzelany. O Boże, i spierdzielam stąd. Rozstrzelany. O kurde. To jest po prostu tak przyjemne, że to masakra, bo mam to jakiegoś tego. No tu chce nas wywalić, wiecie? Dobra, rozwalony. Poczekaj, aż dostanie talenty. No, akurat Demon Hunter potrzebuje tych talentów. Jeżeli ich nie dostanie, no to będzie miał przerąbane ogólnie. Dopóki ich nie dostanie. Kto pozwoli tą flagę przejąć? Co za typy? Mam nadzieję, że odzyskałem tą bazę. Ups, tu mam jakiś duży atak. A, ten Feral Druid se poradzi. Duży już jest. Już duży poradzi sobie. Musimy Blacksmitha tam bronić teraz w tym momencie. Fajnie, że rok może spadać z większych wysokości, nic mi się nie stanie. Demon Hunter na 110 będzie dużo lepszy. Tak, to jest to, co ja mówiłem zresztą. Że po prostu... No nie, no ten koleś se po prostu poszedł. Co za rak. Anubarak. Nie, no ja wracam się bronić w takim razie. Nie wiem, co ten druid tutaj sobie pomyślał. O, ja nie będę, bro, ja sobie idę. O, jeszcze jest berserk. Łopanie, jak ja tutaj dorwę się tego berserka, będzie dobrze. No i przejęli nam flagę, jać, o nie. Mamy takie, słuchajcie, jest rak w hordzie taki, że masakra. Natomiast przez to, że mamy tyle Demon Hunterów, to jest taki rak po prostu, że... Szkoda. Więc opłaca się już teraz expić, ale co, jak expić? No opłaca, zawsze się opłaca expić. Zawsze się opłaca. No teraz to sobie powracali, no to fajnie, że teraz żeście sobie wrócili, tylko... Szkoda, że bazy nie mamy żadnej przejętej. No tu Goldmine powinien być przejęty. Nie wiem, co tu się dzieje, to po prostu szok. Killing Blowsy, najwięcej zabójstw. Ale po prostu nie mam jak damage porobić sobie. Bo ja cały czas gdzieś tu defenduję, albo robię jakieś takie różne rzeczy. Powinien mieć ich w dupie, po prostu wziąć sobie to i pozabijać dookoła. No nie wytrzymie po prostu, nie wytrzymie. A przyjęliśmy jedno. Okej, mamy tu jakiś, kurde, cel. Mamy tu jakiś cel. Dzień dobry. Ale zostałem stuna. Dobra, zostałem tutaj stunika.
O, i teraz zostałem takie stuna, że on to skapuje. Yeah, pierdyle. No sam tutaj nie mogłem tego nic zrobić, no. Tyle osób to już za dużo. Dobra. Jak szybko wylewelować postać? Robiłem parę poradników już na ten temat. Zrobiłem pewien poradnik, który pozwala ci w parę godzinek wylewelować postać od 90 do 100. A tak to rób instancje, rób questy i tyle. Jest tu ktoś, co posiada bardzo dobre poradniki do WoWa? Czy mógłby pomóc troszeczkę? Dopiero zaczynam. Nie ma co jakimiś poradnikami się sugerować, po prostu graj w grę i tyle. Dopiero tam na wyższych poziomach w ogóle opłaca się coś takiego robić. Ale tak to na razie nie warto, na razie nie warto, mam zdanie. Kurde, no teraz to przerąbane, no jak tutaj nikt nie broni, to jakiś Demon Hunter sobie broni, dobra, niech on sobie broni. Za dużo moim zdaniem Demon Hunterów i za dużo raka, ludzi, którzy nie umieją grać postaciami i... Ej, tyle. Co sądzisz o dramie Roka? Jaka drama Roka? Jest jakaś drama Roka? Ja nawet nie wiedziałem, że jest jakaś. O, wow, no tyle osób teraz nie porobisz, tu healer jest, ja pierdolę. No to trochę ciekawe. Nie powiem. Nie, my nie umiemy przejąć tych paru tych. Jeden was 4, a i tak S-Block poszedł. A jeszcze mieli healera, to jest najlepsze. No nic, GG, przegraliśmy przez rakowych Demon Hunterów w naszym teamie. Oh wow. Kuben, nie mam pojęcia. No, najbardziej mają przesrane melasi. Dokładnie. To jest to. No, dostałem jakieś buty. Buty słabe. Jest inwazja, idziemy. Jest inwazja, o, jest inwazja w tym, w Hillsbrad. Jest bardzo... O, i waszarze! Zobaczmy, czy na Demon Hunterze też mi się odblokowały te... Zobaczę, bo ja chciałem tego Demon Huntera trochę ubrać lepiej, szczerze mówiąc. Zobaczę, czy na nim mam odblokowane. Tak, są inwazje, jest! Dobra. Zbieram grupę, słuchajcie, na inwazję w takim razie i lecimy.